Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, z utęsknieniem czekaliśmy na ten wieczór. Jak zawsze, jak co roku. Pozwólcie Państwo, jako gospodarz tego teatru, przywitam Państwa i rodzinę autorów, tych, którzy nie pisali, ale są zainteresowani. Pozwólcie Państwo, Rafał Czachowski i Waldemar Szymczyk. Jak co roku. Witamy bardzo serdecznie na 6 już planie. Witają Państwa, trochę nam miłek odebrał kwestię. Waldemar Szymczyk. Ja, Czechowski. Dziękujemy bardzo za gościnę, co należy powiedzieć zawczasu, ale to wcale nie kończy naszego spotkania. Cieszymy się bardzo, że zechcieli Państwo przyjąć zaproszenie na ten finał 6 już jednoaktówek po Śląsku, co wydaje nam się świadczy o Państwa wrażliwości kulturalnej, ale także być może w coraz większym stopniu obywatelskiej odwadze. Witamy Państwa jako przyjaciół i sympatyków i teraz i albo lub. Gazety Wyborczej, Instytutu Regionalnego Instytutu Kultury, Imago Public Relations oraz Instytucji Kultury, Miasto Ogrodów, podmiotów organizujących konkurs Jednoaktówka po Śląsku. Rafał, w imieniu organizatorów, myślę, że warto się przede wszystkim trzeba powiedzieć o Ingmarze Wilkiście, znanym dramaturgu i reżyserze, którego Państwo też będziecie widzieć, bo wystąpi tutaj, który jest po prostu pomysłodawcą naszego konkursu. A mówiąc najkrócej, idea konkursu polega na tym, że Państwo piszecie dramaty. Dramaty muszą mieć formę jednoaktówek. Tematyka może być absolutnie dowolna i należy pamiętać o jednej rzeczy. Muszą być pisane w zakamuflowanym języku. I dobrze. Zasłany na konkurs w tej edycji w minionych edycjach, a także to jeszcze ciszej. Ale głośniej go będzie. Ale głośniej. To, co by mnie właśnie nie było słychać. Miało. Ale przede wszystkim także jurorów tego konkursu w osobach Jarosława Neinerta. Roberta Kalarczyka. Naszemu konkursowi towarzyszy wydawnictwo książkowe. Od wielu lat wszyscy mówią, że książki odchodzą do lamusa. My jesteśmy tradycjonalistami, lubimy zapach farby drukarskiej, lubimy szelest papieru. Dlatego rok w rok wydajemy książkę. W tym roku będzie nie inaczej. Jest to po prostu zbiór najlepszych jednoaktówek, 10 najlepszych jednoaktówek, które zostały wyróżnione przez jurorów w zeszłym roku. To, że tak nie do końca jesteśmy tradycjonalistami, to jeszcze za chwilę się okaże. No ja o sobie myślę jako trochę niecałkiem tradycjonaliści, ale rzeczywiście zostawmy to. Te opłatki już prezentowaliśmy w bardziej nieoficjalnej formie na jednym z naszych kanałów. Medium, które jedna z naszych koleżanek firmowych przerobiła
trochę na śląski i nazwała je Gimbobuchem. Nie wiem, czy to się przyjmie, ale jest z nami tyle autorów, że być może któryś zechce w przyszłym roku zaczerpnąć z tej dowolnej interpretacji. Tak wygląda okładka, która już, jak powiedziałem, nie jest wielkim dla Państwa zaskoczeniem. Natomiast być może zaskoczeniem będzie opinia jednego z jurorów, Piotra Zaszkowskiego, na temat tej właśnie książki. Piotrze, zapraszam Cię. Dobry wieczór Państwu, ponieważ czytanie będzie długie, więc ja najbardziej krótko jarmowy. Coraz częściej jest tak, już to mówiłem kiedyś, ale powtórzę, że ja, jako Zaszkowski, zaczynam mieszkać coraz głębiej w pamięci. Nie tyle tam, gdzie mieszkam, tam, gdzie jest moje biurko, łóżko czy stół, ale w pamięci. I ta pamięć raz w roku, dzięki temu, że mam przyjemność być jurorem jednak aktówek po śląsku, staje się pamięcią, do której łatwiej mi znaleźć pewne drogi dzięki językowi, słowom, uczuciom, nastrojom, klimatom, wydarzeniom, ale przede wszystkim niezwykle wnikliwym, głębokim i prawdziwym portretom tych postaci. Tych postaci, o których czytam, które sobie wyobrażam, ale które też są postaciami, które wracają do mnie dzieciństwa, wczesnej młodości, tej śląskiej, tej prawdziwej. Myślę, że dożyjemy bardzo dużych jubileuszy typu 20, 50 jest aktówka, być może będziemy już pamięcią po sobie, ale dla mnie, w mojej własnej pamięci, ten epizod, kiedy mam przyjemność z kolegami czytać, oceniać, wybierać, często w sporze, jest tym momentem, kiedy głębiej, sensowniej i prawdziwie rozumiem to, że mieszkając na Śląsku, mieszka się w pamięci. Dziękuję. No i mamy dla Państwa oczywiście niespodziankę, chyba zaskakującą, że ciągle powtarzamy od 5 lat. Po zakończeniu imprezy wszyscy Państwo dostaniecie książeczkę. Czekową. Zapraszamy do galerii obok, gdzie na Państwa będą czekać prezenty właśnie w postaci pięknej unikatowej książeczki. Przypomnę tylko, że ona jest drukowana w nakładzie 1000 egzemplarzy. Nie jest nigdzie sprzedawana. Dostajecie ją Państwo. Jest kolportowana po instytucjach kultury, po bibliotekach. Natomiast nie jest wolnej sprzedaży. Zrobiliśmy wszystko, żeby stała się białym kukiem w możliwie najkrótszym czasie. Piotr powiedział o pamięci, która ma szansę przetrwać. Drodzy Państwo, jedna aktówki, to poza naszym finałem, aktorskim odczytem, antologiami, które pojawiają się rokrocznie, to także coraz szerszy, jak mogę powiedzieć, ruch, albo w każdym razie aktywność, która jest wokół jednoaktówek zbudowana. To bardzo wiele, coraz więcej amatorskich teatrów, które działają w regionie, które podejmują tematy nasze jednoaktówkowe i interpretując je, wprowadzają na scenę. Nie wiem, czy jest z nami jeszcze inny dzisiaj teatr i jego twórca, ale wiem na pewno, że jest z Bierunia Joanna Lorenz i część przynajmniej jej grupy teatralnej Teatr dla Dorosłych. Jeśli jesteś, Joasiu, pokaż się nam, proszę. Ona wystawiła tych sztuk, już nie liczę, ale... Cztery. Piąta jest w drodze z tego, co... Urodzi się, nie ma. Drodzy Państwo, więc trzymamy kciuki i czekamy na zaproszenia. Ale dbając o tę pamięć o jednoaktówkach, postanowiliśmy także sięgnąć po bardziej nowoczesne repozytorium pamięci o tym, co się stało i pozwoliliśmy sobie sprawić Państwu i sobie także niespodziankę. Cyfrowe wersje jednoaktówek inaugurujemy właśnie w tej chwili, dosłownie przed kilkunastoma minutami. Serwis jednoaktówka.pl jest dostępny w sieci. A w nim, poza tym, że można zgłosić pracę na jednoaktówki w kolejnej edycji,
można także przeczytać wszystkie prace, wszystkie jedne artykuły, które znalazły się w dotychczasowych antologiach, czyli 5 dotychczas wydanych książkach z najlepszymi jednoartówkami. Można pooglądać relacje z dotychczasowych finałów jednoartówek, które były rejestrowane w formie wideo i takich skrupowych reportaży, sięgnąć pamięcią do tego, co tutaj się na tej scenie wcześniej odbywało. Można posłuchać audiobooka, który wydaliśmy z jednoartówkami z konkursu 2014 roku. No i być może przyszłych audiobooków, jeśli uda nam się je nagrać. A także przeczytać o najpiękniejszych śląskich słowach, bo ten serwis powstał we współpracy z Gazetą Wyborczą i Muzeum Śląskim. W ogóle to instytucje wydały książkę Najpiękniejsze polskie śląskie słowo, a my te słowa postanowiliśmy za ich zgodą i wiedzą także udostępnić na naszym jednoartykowym serwisie. Póki co prosimy Państwa, abyście nie korzystali ze smartfonu, wchodząc na tę stronę i sprawdzać, czy ona działa. Abyście nie sprawdzali, czy ona działa może w tej chwili, ponieważ ciut za wcześnie dowiedzielibyście się Państwo, dosłownie kilka minut, kto tegorocznej edycji. Dane już są na stronie. No to pora wrócić do konkursu. Jestem jurorem tego konkursu. Powiem tak, obrady z tego roku były bardzo burzliwe, bardzo nerwowe, bardzo się kłóciliśmy. Jeden z jurorów aż 2 cygara wypalił, zanim do czegoś tam doszliśmy. No i niestety nie udało nam się wybrać 10 prac, któreśmy nagrodzili. Wybraliśmy dlatego 11 prac. To, że jest taka cecha różnych zdarzeń w naszym regionie. Pamiętam, że Ośrodek Regionalny Telewizji Publicznej obchodził swoje 50 albo 40-lecie, powiedzmy, że było 40-lecie, 41 rocznicę istnienia, więc nie jest to wielka wada. 10 aktywek wydamy tym razem 11. To jurorzy. Zapraszamy jurorów, którzy mogą nam uhonorować laureatów. Raz jeszcze przypomnę. Panowie, po jednym zdaniu. Ingmarze. Szanowni Państwo, ja mam powiedzieć tak, ja jestem zachwycony tym, jak wspaniałe prace Państwo nadsyłacie na ten konkurs. Śląski Innych jest piękny, jest wspaniały. Rozwija się i ma coraz bardziej fascynujący zapis w Państwa pracach. Wielki filozof, bardzo ważny dla myśli XX-wiecznej, mi powiedział, że takie są granice mojego świata, jakie są granice mojego języka. Wy Państwo te granice przesuwacie nieskończoność swojego przede wszystkim serca. I to jest dla mnie najważniejsze i najpiękniejsze. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu gratuluję i bardzo dziękuję, że w dalszym ciągu chcecie być razem z nami, współpracować, choć to daleko wykracza poza pojęcie współpracy. To jest to bardzo silna wspólnota. Dziękuję bardzo. Powiedziałbym, że Państwo przesuwacie te granice i to jest prawda, te prace są coraz lepsze i rozmawialiśmy w gronie jurorów o tym, że czekamy na wielką pracę, sztukę, która będzie epickim wyzwaniem, opowieścią o Śląsku, nie tylko jednoartówką, a opowieścią, którą będzie można zaprezentować na przykład w Teatrze Śląskim na dużej scenie. Ja jestem wielkim miłośnikiem teatrów hofowych. Byłem ostatnio na przedstawieniu Kopideł w Bornatowicach. Nie wiem, czy Państwo znacie taki teatr na Umiony. No, tak właśnie są wystawiane rzeczy pisane między innymi na tę pracę. I bardzo się cieszę, że Państwo poszerzacie te granice i że ta współpraca pomiędzy teatrami zawodowymi, tam gdzie pojawiają się rzeczy śląskie, coraz częściej, coraz chętniej. U mnie w teatrze, ale również na przykład w Teatrze w Zambrzu i wielu innych oczywiście. W Koresie, bo Kolonek jest
przedstawienie, które istnieje w repertuarze od kilkunastu lat. Ostatnio Mirek Najnec z Grażyną Bułką zrealizowali fantastyczny tekst, mianują Miechanka. I przecinając się te energie teatrów zawodowych, ofowych, to nie ma żadnego znaczenia. Dzięki Państwa energii właśnie to się wszystko zaciera, że ten nasz Śląsk rozszerza się w sensie artystycznym bardzo szeroko i właśnie liczymy na to, że może w przyszłej edycji, a może za dwie, a może za trzy pojawi się wielka, fantastyczna sztuka kilkuaktowa, która będzie grana przez wiele, wiele lat, a może wieków na jednej z największych scen w Teatrze na Śląsku. Tego Państwu życzę. Dziękuję. Teraz powiedzmy Marcin. Proszę Państwa, koledzy bardzo mądrzy to powiedzieli. Właściwie nie masz co dodawać. Chciałbym tylko technicznie poprosić Państwa, że jak piszecie te swoje piękne jednoaktówki, to nie zwlekajcie do ostatniej chwili z wysłaniem tych jednoaktówek. Ponieważ ja wiem, ten termin do 12 to 11, pan poszło, a ja to potem dostaję wszystko jednego dnia. I mam 3 dni, żeby to przeczytać. I potem już mi się mieszają i postacie, i sztuki, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Więc jak ktoś napisał we wrześniu, niech myślę od razu. Po prostu będzie łatwiej czytać. To się czyta z przyjemnością, ale jak się ma nagle 40 takich sztuk przed sobą, no to jest... No... Ja zakończę to samo, ale inaczej. Rozmawialiśmy się z panem dyrektorem Mirosławem. Otóż ja patrzę na coś jako pan Pieczątka i bardzo dużo maili dostaję. Ten moment, kiedy kolega Szymczyk wysyła rzeczywiście spory pakiet, i kiedy, tak jak mówił pan dyrektor Najner, no niewiele czasu jest. Jest momentem trudnym, bo to trzeba wszystko przeczytać, ale ja bardzo Państwu dziękuję, że czytam coś, gdzie nie przecina mi się jedna czy druga sprawa bieżąca, tylko gdzie dzięki tej lekturze przecinają się po prostu biografie. I za to, że taki pakiet mogę otrzymywać co roku, niezwykle ważny. Gdzieś tam czekam już na to, co otrzymam jesienią 2017 roku. Wszystkim Państwu, i tylko tym, który utwory nagrodziliśmy, no bo musieliśmy jakoś ograniczyć, prawda, uszeregować, ale wszystkim, którzy się napisali, wysłali teksty, po prostu bardzo swoim i kolegom dziękuję. Państwo zrozumieliście właściwie przesłanie pana dyrektora Zaczkowskiego. Jeżeli Państwo macie w domu jakieś stare sztuki, wyślijcie mu. Proszę Państwa, no to chwila, czyli za chwilę okaże się, czy jednaktówki znajdą się w zbiorze w przyszłym roku. Przypominam, że jeżeli 11 osób nagrodzi, po prostu poziom był bardzo, bardzo wysoki. Bardzo, nie chcieliśmy nikogo skrzywdzić. 11 uporów właściwie. Tak, więc 11. No, 12, że zdarzało się, że niektóre osoby po kilka prac przesunęły, to jest 11 autorów. Na razie mamy równorzędne wyróżnienia. Tak, alfabetycznie będziemy odczytywać. Najpierw ośmioro wyróżnionych w naszym konkursie. Pani Izolda Czmok-Nowak za jednaktówkę pierwszą wiecerza. Bożena Donnerstag za jednaktówkę Rozprawki z podstawą. Kolejna osoba wyróżniona. Pan Maciej Dziaczko, Cołki ten świat. Thank you.
Kolejny wyróżniony autor, który trzeci raz chyba się pojawia. Trzeci raz. Pan Krystian Gałuszka za jednoraktówkę Atlanty. Aleksander Lubina za jednoraktówkę Erwin i Bonbuczek. To nie jest Aleksander Lubina, to jest jego syn. Kolejna osoba. Pani Joanna Sodzawiczny za jednoraktówkę Różaniec. Chyba trzeba przedłużyć prawo. Teraz na umiony właśnie. Za jednoraktówkę 30. Wojtkowska Witala za pracę jednoraktówka Cesta. Ja jeszcze chcę przerwić, panie redaktorze, że to reklama. Proszę państwa, to jest mówka wydana, czy wydana, ale dzisiaj po prostu wyszła spod tych fraz takich płyty, tak? Mianowicie to jest koncert na klawesyn, orkiestrę smyczkową, opus 40. No i Henryk Mikołaj Górecki. Śląsk i życzliwości dla Rady. Ja też chciałem zaprosić państwa na spektakl Kopiło Teatru Naumionego Teatru Śląskiego w styczniu, nie? 14 stycznia w Cena w Galerii. Teraz finał. W tym roku trzecie miejsce zdobył pan Grzegorz Stoler za Kinobici. Straciliśmy.
Sam raz na świniobicie, wina scena, jak odwiecie, knet już, cynk, lasetka wożołki, tam fula maszyna parowa, klacnęć, klupnąć, klepnąć, kurnik, wieprz, lagramęcki.
bezcenny, nabańturzony, obrażony, na isto na pewno podbiera dopóki, laskówka, piersiówka, rozbzukany, rozochocony, snadnie, prosto, łatwo, ściorany, poniewierany, szóst, narwaniec, szóstliwy, narwany, poniekiery, nie jeden, ubliżać, robić krzywdę, krzywdzić, zbijani, świniopici. Łazi starzyk i siada na ryczkę. Wyciągał faja, klubie nią, nabiją i zaczyna kurzyć. Sztygluje się kapka na ryczce, dziwo się, kto przyszedł, bo drzwi do teatra są do korzon otwarte. I wito się z tymi, kiedy wznos piny i zaczyna prawić. Dobrzy ludzie, wiecie, kiedy największy fajer we familii i w całkiej wsi. O, jak jest zbijani, u chroboków się to rychtuje. Kurmik łotwutrowany, idzie ku świętom, czas bijać. Już się sąsiady zwiedziały i inowachują. Kiejsikuj się zacznie co rychtować. No ale to nie ma tak po lekku wieprzka ubić. No to sztromem łotąpać to koszty ma dość srogi. No łobuchem łot siekiery trepić w ta srogo łeb. To trzeba poradzić. Po niekieremu świnia pitła z placu, jak się worok za fest majtnął i nie kluknął jej hajcza. I łazi pod taki worok po całkie wsi i woło: Ciaplitko, kaś poszło pieronizno, przyjdź ino, nic ci nie zrobię. Genał ją snojcie. Ogoniaste nie są takie ciulate, jak to się wątupkę i zdo. To są richtig mądre zwierzoki. Izba. Starzyk i wnuk, kiedy siedzi mu na krzesie. Wnuczek coś klipie. Wnuczek rycy, bo będzie śmiobicie. Bo tak powiedziała matka do ojca. Mo przyjść u jekstani, kiedy nie je masoż i no mulosz. Ale babucia umie klupnąć i zrobić z niego buszty, prezbuszty, leberbuszty, krupniaki i żmloki, albo galer. Pieronie. Będzie richtig fajer. Opa, a czy babuć mo dusza? Toć, synku, a czemu pytasz? Bo ujek mo zbijać babucia. Padasz. Ja, opa, cyżołek. Ujek chce mu zrobić krzywda. Chce go ubić, jak na tej wojnie, co całki czoło złonie prawicie. Być to mo być zbijani, a nie zabijani, giździejet. No, no, ujek tak padali, że tego bacloka, co w chlibie wypasione i loto, z dzibko pożgają. A ty, babuć mo dusza, on worok też czuje, że go zeżgają. Ronie cicho, mały głupie loku. No tyś to prawda, gadzina mo dusza, brat. Toż czemu ujek ma łubić babucia? Tyś to jak mój przyjaciel. A wóż ci smakuje, perucha, co? Padaj ino wrzeszczku. Rod byś pierunku go zmaszkiecił, nie? Opa, mocie recht. Ja rod wcinać w wóż, ale nie świnia. Nie porodziałby. Widzicie, że ją żadnej świni nie ubliżył. Gdyś ten łojcok babuć jest mój przyjaciel. A wóż giździe peruński to z czego je? Powiedz mi ty mazoku jeden. Jako to wy tego nie wiecie? Z Biedronki, dziadku. Tyś jest richtig frechowny synek zewnik. Tu mi tukuj tak nieczystej, bo ci powiem jak matka. Wiem, opa, wiem. Chęć się zażyć, tam już mięso. Starzyk już zaś wylos nabina, zisnął się na ryczka, wyciągnął fajfka, klupie nią nabiją i tak zaczyna kopać. Dobrzy ludzie, czy wy wiecie, jakie maszkety idzie ze świni zrychtować? Padocie buszt, pra, ale kajmocie leber buszt, prez buszt, krupnioki i żymloki, a po galer. A wiecie, jak się to rychtowało? Kto to te roski poradzi? Ludzie to by radzi, co zmaszkecili, cinali, ale było nacyć takie rarytasy, mało kiery poradzi, nie? Taki głupi szczewo na leberwóz albo żymlok. Ty
zrobić, to trzeba było do porządku umyć. Naprzód obrócić na lewo strona, to się lało woda. Potem trzeba było łoszkyrtać, żeby gównym pota nie capiło. A na koniec wracić do posolonej wody. Czyściło się tak szczeba pacharzyna i żołądek też na pres puszcz. Kiedy potem masoż ważył. O, to zbijanie trwało od rana. I dopiero po południu szło robić krupnioki, rzymloki, prezbuszty, leberbuszty. A zresztą, co jogą ta podaremnicy by da prawie. I da się powieczerzać. Baba wyciągnie mi kącek krupnioka od sąsiada. A kiełku kropoka będą fertik z tym zbijaniem. Może i seflika przyślą i do mnie z jakim prezbusztem. Praw? Lewik. Ujek stanie chce klupnąć babucia a paruńskim młotkiem. Mo babucia między nogami. Babuć uciekł, wyrywał się. Ujek się przewracał, a zamiast maznąć babucia w łeb, maznął się w nogę. Jerunie, Richard, jak to trzymiesz tego pierona za łogon? Wykleźnął mi się ten łobyrto od babucia. A ale się ciulny. Daj, żeś się po roku trafił. A w gony! Pierucha mnie chacnął. Zapłoszliwy, ała, teraz by da się ruszał jak jaki kulas. Jakby tego wieprzka dognął. Weźcie, chyćcie tego babucia. Kracnijcie go bez łebko, larmo robi na pół placu, kiedy go ze skóry obdzierali. Patrzeć ino, jako skuli tego zeblik tukej z bekiem przyleci. Jest puście, jak chycić tego pieruna? Pawlą się pieruch w tym ciaplicie na placu. Klejzą mi brynka. Ani go za ryja, ani za łogą nie capna. Jezus Maryjo, on chyba do tego waszpeka z tą parafiną w los i się wyciaplął. I temu stanikowi wykleiznął się spod życi. A może dajmy mu co wydudlać? Jaki kieruszek? Komu? Stanikowi? Tym się zaś będzie kolibał i zaś kurmika nie trafi. Któżeś zapomniał łojskiego roku, jakieście popili na to zbijani. Toście za tym wieprzkiem dusz po placu lotali. Całki dzień, a we wieczór, jak wieprzek poszł nynać, daliście go chcieli zażnąć. Musiała po Jorga zuć, keby tu przyszł i zrobił świniobici. Toć Jork i zaś wziął kupa pieniędzy. Co tu takiego wieprzka ubić, babo? Był, że we wojsku to wiem. Ubić to idzie każdego po leku. Muszę trzebać pozór. Kolegu, ale z maszynki weny mój po roku. Piznąć takiego kurmika to trzeba rychtyk poradzić. Sztuką diogła tuką, bra? Ale ja chciał polać wieprzkowi, a nie stańkowi. Babuś by nie lotał jak narwany po placu i to by się lekko kolebał. Polejcie mocierek, bo mnie w tej nodze druźna łomie. Ała! A moż tu keluszka po roku. Wieprzkowi nie polejemy. Co by mnie tu od świni wyzywał cię? Poczkaj, poczkaj, synek, nie szteruj się. Mój chłop chciał babuciowi polować. Gdyby nie był ryk tych drawki. Jarowski dom haharowi rada. I leci do krylika, słychać ino kwiczy. Przylatuje zeflik. Opa, opa, to babuckowi chce co na wyrządzać. Synku, ja nie wiem. Chyba ujek stanik! Ja mu pokażę temu łochlaptusowi jednemu. Nie wolno brać zwierząt. Tak w telewizorze padają. I nasz farosz też tak skazali łojców szuchatelnicy. Poczkaj, smyku, poczkaj, ino! Słychać trzaski, praski, bliżej klawika się otwierają do korzeń. Wylatuje ujek stanik, a za nim znerwiony babuć. Babuć góry mójka, ujek uciekł i rysuje. Jezusie Nazaryński! Zatrun! Hilfe! Dziś ta bestia mnie zeżre! Babuć dogonio ujka. Jak kuba Bogu, tak Bóg kumie. Wychodzi matka, chętko się zachowa. Zaś to samo. Ida, bo Jorga. Ujek stanik się turką w marasie, babuć go dogonio i gonio.
Dzięka Bogu, unkę nie bunio babuciowi pietrufle. Ujek, borok, a że nie dycho. Babuć ryje, kole ujka, ciapycie, babu i ojstywo. Uj, ty ta festca. Coś ty w pierniku na wyrobią. Wyzwolił jak babucia. Tak go dali w telewizorze, te Greenpeace'y, że trzeba bronić zwierząt. To, że Łotwa rychliwik i po cichrzech ujka ze zadku, a ujek citą na babuciu z chlewika jako na kolidzie. A potem chnec stop i uciekł, kaj pieprz rośnie. A młotek głos to w chlewiku. Synku, babuć nie pójdzie do nieba, ale ty na isto. I no teraz, kizerflik, to będziesz żar krupy, a nie mięso. A jak będziesz coś ich wynoprzył, to ci to przypomna i wyda padać. Idź się zażyć, tam bądź mięso. Starzyk gibie się na ryczce i ćmi kiedam fula. Ćmi, ćmi, idlik, zacząć coś dzisiaj godać. Dobrzy ludzie, a wiecie co najbardziej smakuje mi ze świni? No, ryjek. Tak o świńsko łeb się zarogotowało przy tym zbijaniu, a masoż i ci, którzy przy nim robili te pomagiery, to se duś radzi łotkrowali, jakie lepsze kunski i wcinani wiela wlezie pieronie. No, coś ci tam łostało, na prezwórz brali uszy, nerki, wątroba, świńskie język i to, co łostało z tego ryka. No i jeszcze łogony. Łogony i golonka, to mnie ruszo. I do tego riftyk fajnisty browar. Zaś chlewik, ale za gardinę i no słyszeć, kie babuć je fest kwiczy. Dre się w niebo głosy. I no to słyszeć, i że se hopy go dają przy tych robotach. Dior, ty, kiery ma ubić tego durkniętego kurnika. Stanik! Pierunie, czy my go pomij zaarpiknie. Ałajo! Czemu żeś mnie ciulnął tym łopuchy? Tego babucia miałeś trafić. Czekaj, no synek, czekaj. Zaprzyj się. Zaprzyj się, zaraz ty go matna. Zbiernie duży żywotny. Mało ten niż łap. Czekaj, no. Mało ten niż łapami. Kiedy się szaleją na nas. Pozor, chowy wyda prowna pierońską łeb żywego. Jur, ja muszę zeżyć te medycyny od dziadka z domu się. Ja, chłopie, babuć, bo tak wiosecko napolony, kiedy maciora w oboczu, a nie mnie. Toż panoż leciał na ciało. Ty, ale ich ty go rozłukany, kiedy diabrom się nabrzystał. I ona mogła powiedzieć, że słyszał, jak starzy wpadali do sia, kiedy szli do haźla, że mu się potraciły te medycyny na herc skleko. A starzy mają pierońsko skleroza, sami nie wiedzą co, komu i kaj prawie. A może ten bajtel je podstarzył i babuciowi ciepły koryto? Zeflik? No ja. Nie, on na to zaciulkowaty. I dobrze. Bo kiedy co spochął, to kryką brzyć wyżna. Zeflik! Jest, derku, siekaj mu, nie? Nie wiecie? Haszo, jakże tu przylos. Jest, derku, siekaj, ten hachor zaś polos. Opa, opa, nie wiecie, kaje zeflik. Zaś kwik. Jor, pieronie, nie poradzimy, ten babuś, to szczycet nory będzie lekko ważył. Na cołki chlewik się ciągnie, stoisz przy ogonie, a ryja nie widzisz, taki pierun sobie. No się, bo ja, że go nie wciągnęły, czym rób cugien za szłapy do góry. Zaciśki je pierun. Nie fulej, chopie, nie fulej, nie już księdza żykać, jak się zabiją. I dżister mi tu zawczasu. Najprzód musimy w chodnikach klepnąć. Pieronie, zaś mnie nadepnął tą radką pieru pieryn. Chopy, pójdźcie na jednego. Stracymy się, babuć się dżinnie, bo na połednie, a my wlezymy akuratnie po cichu i go gitko maznymy jak trzeba. Pra! Może
Nie, to ta wszystko jedno, byleby ino twoja baba nie buczała licha. To ty chcecie, to se chlapnymy, bo sztrecu wszyscy nie chodzi cię słuchać. I taki babuś kwiczy, bo nie idziesz trzymać. Jeroński sztres. Toż pysk, ludkowie, pysk, pysk. Starzyk już zaś zicną na rybce i krzypie. Krupie fajfką wyciągnął z kapsy presówka, co by se fajka napić i rozprawił. Dobrzy ludzie, wy nie wiecie, jako ten zeflik pszoł temu babuciowi, kebyście świętego Francka łoboczyli. Pszoł temu, bo się z tym babuciem richtig dobrze znaj. Dyć to kiesiku i łun z matką pojechał na świński torg do pszczyny kupić mojego wieprzka. Długo oglądali, przebierali, dopiero jak się zeflikowi spodobał taki jeden najgryfniejszy z różowym rynkiem, to go wzięli. I z tym prosiokiem, który był we worku ze słomą, przyjechali autobusem do dum. Wiele tam ćwiczenio było w tym autobusie. Te ludziska, co jechały, to aż uciecha miały, bo mały prosiok kwiczał, a zeflik mu odpowiadał. I tak dosia go dali. Zeflik kwik kwik, a prosiok kwik kwik. Toż pota zeflik rot go futrował i czynstował nawet bombonami. Także matka nie widziała, bo zeflik fest pszął temu prosiokowi. Co ją godą wieprzkowi, bo on gipko rosł, gipci niż zeflik. A zeflik nieroz na nim jeździł jak na kucyku, nawet go tresował, próbował. No ale wieprzek nie szczekał jak pies, chociaż poradził się łasić jak kot. Ale ino do zeflika, łojca się bał, jenał jak zeflik, łoba ze strachu życiami czynci. Bo ojciec jak się wkurzył, to i szpetnie skrócić poradził, a i zebrać. Toż kiedy zeflik się zwiedział, że chcą jego przyjaciela ubić, robił wszystko, żeby temu zaradzić. A co jeszcze na wynokwią, łobej życie. Teraz kiwą ino tela powiem, że przyjaciel zeflika miał miano Lecykandy. A to z kuli tego, że kiedyś matce uciekł z placu do sąsiada. A ojciec, jak go baba pytała, odpowiedział jej, że ten pierun zaś polo z Lecykandy. Zeflik to usłyszał i tak babucia łoszczył. I tak ostało. I to miano się babuciowi podobało. Bo jak zeflik do niego prawił, to ten machał krytym łogonem i gryfnie kwiczął, a że z uciechy podskakiwał. Także zeflik z babuciem kamratowali. Matka kaźleci dopadła starzyka, kiedy w brylach coś ich szkodził byty. Opa, nie wiedzą, kaje zeflik. Marika, jest, Erkusie, dobrze, że chcie dopod. Nie wiesz, dziom, jakaś są te moje peruńskie medycyny, bo het sklekot mnie zaś bierze pewnie. O, baw, też ranku były, żony ich nie brok. Opa, widzieli zeflika? Kajmon się zaś smyko, ten najdu jeden. Zeflik? A zeflik! Prawi dziołek, jak szoł, jest Erkusie, kajłon szoł, poczkę dziocha, musza się wspomnieć, a doczkę, coś żeś też się mi wspomnieć. Medycyna, kajsony są te moje medycyny, a zeflik, ja, zeflik, ja. On jest ryf, ty fajnisty synek, on miłońskiego roku, znot te medycyny, co to mi się kiedyś potraciły. Kaj pieronie one są, kto mi je schował? Ja zeflik, kaj zeflik. Ty grzech ci padł, że poszł, zdoł mi się do chryba, bo temu bambuciowi, kiedy mu tak przaje, chcą cosikej nawyrządzać, niby te ujki i jego ojciec. Tak mnie to prawił, a mnie się medycyny straciły, katać są, nie wiesz Marika, te medycyny. Ja wiem, 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 te od herc klekotu. Znajdą się. Pożykajcie do Antonika. A teraz kipierzynym profcie kaje zeflik, bo w chlebie go nie ma, ani w parzoku, byłaś tam. Mie się nie ino te łony od tego herc klekotu potraciły, ino też te łony od spanio i Marika. I chyba zdoł mi się wczoraj bezpołednie wzionek se na spani, bez toż mnie tak fest zmożyło. Nynołek jak bajtel. Aj, zeflik każ poleciał, a jomom robota przy tym zbijaniu. Chopy praje zamożyły tego poroka. Katać poradzili, piero nie podziwaj się. Jose myślał,
że to ze dwa tytnie zetwo. A oni trochę se duldli i hned babusia zamożyli. Aja, to było wczora. A woz drab wzięła ta dżimota upa. A to drugi dzień idzie to zbijanie, praw? Ja, babuś spół, łoni dysz, bo ze klatki potrzebuś mu z blaskówki. I no naprzód to się z nim fest szarpali, bo on kieby podjął w los. Taki pierun siły dostał. Kieby czuł, co ci kej się świeci. A to czakipko myk do chliwika, kilka postoć i klub wieprzka w łeb. A je ino chwila, a nie robić se korida w chlebiku. Widział to, żeby na wieprzku jedzieć jak na byku. Dyć to ino stres je do niego. To szpierzyna, jaki będzie ten prezbusz, te buszty, szynki z tego babućka, kiedy oni go tak szpetnie ściorają, glancoki jedne. A tuż bo cię rektał pan, bo oni mieli fest w czubie wczora. A, leca tam, bo z wieprzka krew spuszczają. Zaraz go by do młynego wieszać i szkiltać. Ej, byście spikli ze plika, przywachujcie go. Pieronie, kaj są moje medycyny. Jodą se na niego pozor, jak przyjdzie. Starzyk zniknął te naryczka i dumą. Ludzie czekają, aż coś ich powie, a on nic. Dumą. Intnik stanął, szczepnął pokój z gawet i jednak godą. A nic wam już nie powie. Ida na to zbijanie. Nie ino powoniać. Co tu beda po próżnicy tukaj siedzią i włączystą? Nic mi z tego pieronie nie przybydzie. Pażok, babuć wisi na choku związany. Czym to się czyni ujek stanik, patroszy, łazi matka. A fyrdałaś krew, co ją spuszczali, by się nie skwasiła chwila? Bo inaczej to krupnioki będą do życi wrazić. Fyrle działa fyrle, żeby się żadne śpiki z tej świńskiej krwi nie porobiły. Krew tego wieprzka ma być jak woda, pamiętaj. Mieszą, mieszą, znawnie to idzie. Jak ino ujek tego babucia podciął tym dupnym gnypem, zaraz by podstawili waszpę, kiedy się nic tej krwi nie potraciło. I zwykło go ino fest krupnąć, a nikiej przodzimy go gonili po chlebiku jako te gizdy paroliski. I tam patrz, masoż patroszynio, a nie fandolynio. Gdyby Jork go nie krupnął obuchym, a ino roz, to byście się zaś z nim gonili. Maryka, ten wieprzek to nie dość, że teli jak smok, to jeszcze był taki, wiesz, szustliwy. Zdało się, że się piero na nos ciepnie. Kiedy to był pies, to by nos na pewno zeżarł. Ty mi te rzeźnią, to się mu zdawało, że wieprzek chce go zeżrzyć. Łon ino można chciał go spowoniać. Ty dziorze go nieraz futrowała, a łon mi pszął jak kot. Łasią się do mnie, chwilą pierzyk mały. No, a ja go rychtych rada futrowała. Ojciec w los flaszku. Pudrowała, pudrowała i przepudrowała. Pieron tak podniósł, że z chlebika nie umiał wyjść. Musiała liźwiczka poszyżać, bo by nie wylot się pocieplać na placu. A wiadomo, że babuś trochę musi się ruszać, jak dopadają frajla o tym. Więc on musi mieć ruch i lub. Ja go przepudrowała! I gdzieś się ciepł, że może za małego babucia w chlebiku. Kazałeś mi kole niego lotać, jak kole ciebie. O pieronie, to ja chciałbym być takim babuciem. To byś już tu niechopie wisiał na tym boku. I żadnego pożytku byś ciebie nie było. Chuderno, że się stani. Żadnych żymloków, krupnioków, prezbusz tu nie szło byś ciebie wymunaczyć. Słyszałeś? Rychty grichy babuń bez ciebie powstał. Daj cyntla, a nie godę głupot. Może i rychy, ale nie taki fetny. Byście tego wieprzka przefutrowali. Teraz to widza za fest. Będzie z niego za tera fetu. No to zrobimy więcej szmalcu. Nic się nie zmarnuje. No nie żadno kokocina, a świnina. Musi być i trochę tego, i tamtego. A ty tam żgej, a my se z tym poradzimy. A jak łoboczysz, masożu, ten piękny werflaj, to ci się ślepiało świecą łobejrzysz. Nie być taki nabańczurzony na miastach.
Baby se muszą podpierkotać. Nie takie popylane szczerku. Pra? Nie? Nie zgór się. Zdrowi obie. Richard, ty już mu nie polywaj, bo zaś się będzie zaraz kolibą. I się bier za te krupioki. Stanik, jeszcze po jednym, bo będzie fajer w tym świniowiczu. Łazi farosz z najświętszym zakrętem. Dej pod buczku, pokój hałkiem i wszystkim kierzyń tu są. Matka żegna się i padł na kolana. Ja zdarł się farożu. Ochwalony. Pięknie a umarł w to. Pięknie rozbito. Ale tu pięknie boli. Toż kaj ten kierler praje umarł, ty. Ojciec lekko się kolebie. Umarty kowolowej chowali z fata załońskiego tydnia w kapelonku. A, zawrzy się dziób, lud szelagramencki. Tu, farożu, wszyscy dzięka Bogu zdrowi. Chyba, że dziadek za nie mógł. Noś tam prawił ochęt sklekocie. Ida, szukaj starzyka. Ida bratuje, włazi stannik z masarskim gnypem cały przybiony. Jest, Erkusie, czy ty z pani kogoś zabił? Przyznaj się, nasz ktoś, coś tam? Farożyczku, ja tam był hajok, ale za młodu. Teraz to mi roki i druki przeszły. Wyżywą się ino na wieprzka. A, ale tu świadomicie macie. Radzi, bo poroczymy. Weźcie se kapka wejflajszu. Fajniście wonią, prawda? Rychty, grychty. Poczekajcie, no odstawiać najświętszy. Ojciec wiemy, czy najświętszy od faroża i do matce. Matka, weź to postaw, co tam pomoże. Matka była się z izby. Próbujcie farożu, to jest fajniste, to jest mój specjal. Przepis od mojej mutry, tamte krupnioki kończymy robić, za roski tyż dostaniecie na para, coś ich do zmaszkę cyni. Zmaszkę te to moci, żeby się wam dobrze trobiło, farożu. Tu moci kapka czegoś kieli na skórpiczko. I na lewo faroszkowi kieluszek. Bóg wam zapuść, dobrze to was ludzie. Teraz żaden już tak sobie duchowny nie przyjdzie. Uciska są strasznie wysyła. Wiecie, są rychty chrześcijańskie duchy. Boże, biegnie za to. O, widzę, że mocie rychtych spust, farożu. Już to ciepnaś, dziwko, ań tego fajnistego mięsa ze świńskiego ryja. To była bestia, jest, Erkuś. Dobra, a wiecie, farożu, jakośkej my długo tego babucia zbijali. Pieron był taki żywot, tak się ruszał, jakby dziobą w niego stąpił. I nie ojca i syna, co wy tu prawicie, chłopy? Wieprz był pieprznie srogi, tośmy chcieli powiedzieć, i dur z nim robimy od rana. I polewał farożowi, po czym zaś mieszał w garncu na piecu. A pieron miał ze 300 nory. Tak go moja baba przefutrowała. Zdało się, że go nic widmymy, jak my go zahoczyli na ten łorczyk za zadni raciczki. Przyjatuje matka. Jest, Derkusie, kaje Hilda. Hilda! Mamo, dziadek nie dycho. Nie dycho. Nie, Ronie. Kto to wykrakał? Paroż lekko się kolebiąc, staje od stoła, mu przekrzywiony biret. Paroż śpiewał. Bądźcie, łąki mu mają. Paroszu, to nie ta intencyjna. To się, że trzeba by coś kole gorzkich żalów zapłacić. Toż kto tu zemrzy, bo mi powiedzieli, że je leży jakoś i umarty. No kto wam to powiedział, pierunie? I kto miał umrzeć? Dziadek? Już nie dycho. Latuje zepli. Kaś, pierunie, polos. Kaś, polos. Matka się szteruje z kuli ciebie, pierunie jasny. Dyć zepli, tyś mi padł, że mam do was leci, bo ktoś umarty. Zeflik, coś ty zaś na wynokwią, ojcze jedyn. Pierona Kandego, dejcie mi coś powiedzieć. Słyszałeś, ojciec, twoja krew. Jeszcze mój do gorzołki boli, by ta miała dwóch śmierdzi robótków w kałdzie. Wyerkleruj nam, tu synku, coś tam na pochoł. A
Ale matko, bo mnie zaraz helc klekot i pierun będzie. Jako naszego opy? Bardziej poczujesz to na swojej życi. Pieronie. Moja wina, że medycyny dziadkowi wysuły, jak grzech mu herbaty nalewał. Pozbierałeś gipko i no, nie wiedziałeś kiedy do jakiej przybródki nazwot wyrazić. Ty mu opadł go z połu. A z tym umieraniem coś parożowi nabeblał? Nastraszył mnie ociec. Cykon jeden. No, popiło to mu. Że babucia łobuchem i siekiery krupną i wyjdzie po nim. To już poleciał do faroża, że babuć umrze, ale neprzód dołek mu trochę medycyny od dziadka. I no łone się pomieszały i babuć na samcu dostał fest nerwów, a potem spał jak kreks. Musiał tę medycynę od dziadkowe herckle kotu zeżwić, a potem jeszcze tabule na spanie. Ło ty giździe soroński! Toż opa jako babuć, nie umarł na Rzymie i dur śnił o zabijaniu. Dali zbijać, nie będę mi to jeli, tylko koniec.